Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o łamanie zasad bezpieczeństwa jądrowego. Nadal w rękach rosyjskich są elektrownie w Zaporożu i Czarnobylu. Obiekty jądrowe na Ukrainie są celami rosyjskiej armii. Bomba została zrzucona na Instytut Fizyczno-Techniczny w Charkowie, w którym są materiały promieniotwórcze wykorzystywane w celach naukowych. Po tym ataku wybuchł pożar. Rdzeń zawierający paliwo jądrowe nie został uszkodzony, ale załadowano do niego 37 jądrowych ogniw paliwowych. Wtedy też Rosja oskarżała Ukrainę o pracę nad bronią jądrową. Zarzuty odpiera dyrektor charkowskiego instytutu. Nie da się zrobić broni jądrowej z tych jądrowych ogniw paliwowych. Fałszywe wiadomości, które ostatnio krążą w mediach o naszym instytucie zajmującym się produkcją broni jądrowej, są absolutnie nieprawdziwe. Ekspert ostrzegł jednak, że jakiekolwiek przyszłe uszkodzenia sprzętu w rdzeniu mogą stanowić zagrożenie. Teraz w rękach rosyjskich jest największa elektrownia atomowa w Europie, w Zaporożu. Tam też wybuchł pożar. Ponadto zostały odcięte dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do tej elektrowni. To dodatkowe potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z kolei w kontrolowanej przez Rosję elektrowni w Czarnobylu przywrócono zasilanie. Prace naprawcze będą kontynuowane pomimo trudnej sytuacji panującej poza terenem elektrowni. O łamanie zasad bezpieczeństwa jądrowego oskarżają Rosję Stany Zjednoczone. Monitorujemy doniesienia o uszkodzeniach Instytutu Badawczego w Charkowie. Krótkoterminowe ryzyko dla bezpieczeństwa jest niskie, ale należy zaprzestać rosyjskiego ostrzału obiektów nuklearnych, oświadczyła amerykańska sekretarz do spraw energii. Zdaniem ukraińskich władz nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym na Ukrainie.